Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania będzie Chrystus a prawo w kazaniu na górze. Razem ze mną w rozważaniu biorą udział Ewa, Mieczysław i Aleks, a ja na imię mam Mariusz. Chcemy rozważać Boże Słowo, więc pomódlmy się na rozpoczęcie. Drogi Panie, dotykamy teraz wiecznych słów Ewangelii Twojej, Boże, i chcemy mieć jasne zrozumienie tego, co Ty mówiłeś, co przekazywałeś ludu na górze. Boże, pomóż nam również być tymi naśladowcami i tymi słuchaczami, którzy byli ci Twoi uczniowie siedzące u Twoich stóp. Bądź teraz z nami, błogosław nasze rozważania. Amen. Amen. Jeżeli chcemy rozważać kazanie na górze, proponuję, żebyśmy odszukali w Ewangelii według świętego Mateusza rozdział 5. Tam to kazanie na górze się rozpoczyna. I tak naprawdę trwa dosyć długo, bo kończy się aż na początku 8 rozdziału tej Ewangelii. I naprawdę jest tutaj zawartych ogrom różnych myśli. Kiedy myślimy o kazaniu na górze, to chyba najczęściej kojarzy nam się cała lista błogosławieństw. To znaczy ludzi, o których Pan Jezus mówił, że są błogosławionymi. Są tam takie piękne słowa, cudowne symbole, chociażby sól, kiedy Chrystus mówi, jesteście solą ziemi, kiedy mówi, jesteście światłością świata. Ale dzisiaj jakby nad tym się tak bardzo nie zatrzymujemy. Chcemy zwrócić uwagę na to, co Pan Jezus mówił o Bożym prawie. Jakie było Jego podejście do Bożego prawa? Powiedział wiele. Chciał naprawdę nas nauczyć tego, co On sam jako prawodawca rozumie pod poszczególnymi Jego przykazaniami, nakazami, które w tym prawie się znajdują. Ale może właśnie taką ogólną myśl. Jak Pan Jezus traktował Boże prawo? Pozwolę przeczytać tekst Ewangelii, 5 rozdział, od 17 wiersza. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No te słowa są raczej wymowne w tym kontekście. Samo słowo nie mniemajcie, to no już też bardzo dużo oznacza, bo w tamtym czasie Żydzi mieli mniejsze i większe przykazania. I tutaj widać, że Pan Jezus jakby pokazuje, że wszystkie prawa są równe. I z pewnością w tych prawach odnosi do prawa, w tym co wypowiedział, z pewnością odnosi do prawa moralnego. No i tu ciekawa rzecz jest, no bo jeśli mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, no to zastanawiają się często ludzie, co to może oznaczać. No ale jeśli weźmiemy pod uwagę jotę, czyli tą najmniejszą literę z alfabetu hebrajskiego, prawda, i weźmiemy kreseczkę, jak to mówią w hebrajskim, jest koc, taka kreska, która odróżnia na przykład dalet od resz. Prawda? Dalet jest prosty na górze, a resz jest lekko zakrzywiony w dół. Więc ta kreseczka też troszeczkę oznacza,
Więc można zmieniać, na przykład byłoby litery w danych słowach. Tu Chrystus wyraźnie powiedział, ani jedna jota, ani jedna kreska nie może z tego prawa przeminąć. Myślę, że Jezus tutaj chce powiedzieć o funkcji, jako pewni prawo, czyli jak prawo w ogóle jest ukształtowane. Jak ogólnie ludzie potrzebują i mają odbierać to prawo. Czyli są różne interpretacje. Interpretacje i zawsze można znaleźć pewne usprawiedliwienie. Tak często jest. Człowiek szuka sobie usprawiedliwień, kiedy popełni na przykład błąd, albo wiemy, że jurysprudencji jest takie wypadki, kiedy mówią, jest dokonany jeden czyn, a pewne wartości mu się przypisują po prostu i nadaje się inna kwalifikacja. No więc Jezus, wydaje mi się, chce uniknąć wszystkich tych interpretacji, które już mieli miejsce przez stulecia i chce powiedzieć coś nowszego na ten temat. Chce powiedzieć, że prawo ma służyć dla człowieka, a nie w pewien sposób się ma spekulować nim. Czyli nie dokonywać się spekulacji, tylko pewne wykonywania prawa. I tutaj jest ciekawe, że on mówi na przykład, kto zabije, ten będzie osądzony. Ale Jezus mówi głębiej. O tym za chwilę. O tym za chwilę. Moi drodzy, to jest właśnie bardzo ciekawe, ale na samym początku Pan Jezus używa słowa nie mniemajcie. To znaczy, niech wam się nie wydaje. Nawet niech się wam nie wydaje, że ja przyszedłem cokolwiek w tym prawie zmienić. Czyli stosunek do prawa, stosunek Pana Jezusa do prawa jest taki, że on je po prostu akceptuje, przyjmuje w całości, nie toleruje żadnych najmniejszych zmian. Jest to prawo Boga. I trzeba je po prostu tak potraktować. To mogło wynikać z takich obaw ludzi, którzy słuchali Pana Jezusa, prawda? Jego nauczanie było jakieś takie nowe. My mówimy świeże, bardzo głębokie, ale ludzie się tego bali wtedy. Myśleli, że to święte prawo jest w jakiś sposób naruszane. Jezus mówi, nic z tych rzeczy. Jemu nie wolno takich intencji przypisywać. Natomiast jeżeli mogę jeszcze dokończyć tę myśl, zobaczcie, lata mijały i ludzie nawet pokusili się o to, żeby coś w tym prawie Bożym zmieniać. I z perspektywy naszych czasów możemy znowu przytaczać te słowa, mówiąc, niech się wam nie wydaje, że Pan Jezus miał takie zamiary. Zresztą nawet tego nie nauczał i nie sugerował takich zmian, których mieliby dokonać na przykład jego naśladowcy. Jest ono niezmienne. To jest jedna myśl. Natomiast chciałbym, żebyśmy też zwrócili uwagę szczególnie na werset 20, w którym Pan Jezus wyraża pewne takie swoje oczekiwania w stosunku do ludzi, którzy szanują prawo Boże. Ewo, co tam jest rzeczywiście zasugerowane? No właśnie, Jezus podchodził do prawa inaczej, to co już było wspomniane, o czym wspominałeś. I to takie było wręcz niezrozumiałe. Żydzi, faryzeusze przypisywali sobie takie doskonałe wypełnianie prawa. To, co Jezus robił, wyglądało trochę inaczej. Ale Jezus mówi o tym, żeby sprawiedliwość tych, którzy myślą o prawie Bożym, żeby była większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. Bo inaczej się nie wejdzie do Królestwa Niebios. I myślę, to nam daje do zrozumienia, podkreśla, jak Jezus głęboko podchodził do prawa Bożego. Jak to prawo traktował. Nie to, że nie przyszedł zmienić czegokolwiek, ale to, o czym tutaj czytaliśmy, przyszedł wypełnić i to wypełnić w sposób doskonały i pokazać, jak naprawdę ma wyglądać wypełnianie prawa. Czy tak jak faryzeusze, czy trzeba poszukać właśnie większej głębi tego? No i właśnie dzisiaj będziemy rozważali, co oznacza w praktyce, że sprawiedliwość naprawdę wierzących ludzi ma być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. No tamci ludzie
robili wszystko, całe ich życie, cały dzień był poświęcony temu, żeby czynić i czynić i czynić to, co dobre, tym prawie wyszukiwali, nie wiadomo czego, żeby tylko sprostać jego wymaganiom. Wiecie, wtedy, kiedy człowiek słyszał, że sprawiedliwość jego ma być jeszcze większa niż tych ludzi, to mógł opuścić ręce, powiedzieć, tego się nie da zrobić. Ale rzeczywiście Pan Jezus nie mówił o tym, że trzeba robić więcej, tylko zwrócił uwagę na prawdziwe znaczenie poszczególnych praw. I chciałbym, żebyśmy się właśnie na nich skoncentrowali. Pierwsze przykazanie, które Pan Jezus komentuje jako, powiedziałem, prawodawca, ten, który kiedyś to prawo dawał ludziom, komentuje je w szczególny sposób. Które przykazanie w ogóle Pan Jezus tak wybrał jako pierwsze, żeby pokazać jego prawdziwe znaczenie, prawdziwą głębię? Nie zabij. Nie zabijaj. No potocznie co rozumiemy pod przykazaniem nie zabijaj? Ja bym to sprostował może troszeczkę. Raczej jeśli mowa jest tu o nie zabijaj, to raczej trzeba byłoby czytać nie morduj. Bo jeśli nie zabijaj, to nie trzeba byłoby wydawać wyroków śmierci. Prawda? A jednak wyroki śmierci wydawano i państwo, są państwa, które wydają wyroki śmierci i w Izraelu też były wyroki śmierci. Prawda? A więc co oznacza prawo nie zabijaj? To, co oznacza w przykazaniu raczej nie morduj, czyli nie stosuj wobec człowieka takich rzeczy, które by wskazywały na to, że nawet robisz wszystko w tym celu, żeby temu człowiekowi zaszkodzić. Prawda? No, ale kwestia nie zabijaj tutaj w tej konfiguracji, no to też jest bardzo ważna rzecz, bo to nie chodzi tylko o to, by wydać wyrok śmierci na kogoś, nawet uzasadniony wyrok śmierci, prawda? Bo może być taka sytuacja, ale chodzi o to, żeby tu zachować wszelkie możliwości, wszelkie ku temu rzeczy, aby człowieka uratować. Zresztą później dalsza część o tym będzie mówić, prawda? Jak ci ludzie postępują w dalszej konsekwencji, nie? Ale rzeczywiście, Jezus tutaj wywołuje bardzo ważny temat wśród ludzi, którzy wydawali kontrowersyjne wyroki i stosowali prawo według własnych wzorców. Myślę, że ten temat, czy wykonywać karę śmierci, czy nie, to jest temat olbrzymi i bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że może kiedyś rzeczywiście byśmy mogli poświęcić jemu uwagę. Ale dzisiaj zajmujemy się jego takim prostym przesłaniem. Jezus powiedział, nie będziesz, Bóg na górze Synaj powiedział, nie będziesz zabijał. I wszyscy to przykazanie znali. Chrześcijanie też je znają, nie będziesz zabijał. Ale najczęściej myślimy w kategoriach takich, że ktoś rzeczywiście kogoś morduje, ktoś komuś zabiera życie, strzelając, czy na różne formy zresztą można odbierać komuś życie. Natomiast Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam. Co on nam powiada? Jak on rozumie to przykazanie? Wydaje mi się, że to jest w pewien sposób odpowiedź krytykom. Czyli jest teza, wysuwa się teza. Słyszeliście, że powiedziano przodkom? A on mówi, lecz ja wam mówię. I on mówi, każdy, kto się gniewa na swojego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swojemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Czyli widzimy, że jest prawo, nie zabijaj. No i odpowiednio, kto zabił, ten podlega sądowi. Czyli tutaj tak naprawdę zewnętrzny wpływ prawa. Zabiliśmy, no więc mamy ponieść karę. No dobrze, ale jak Pan Jezus nazywa? Znaczy, co może się kryć pod tym terminem morderca? No. Zabił. To znaczy, jak? Ja już wymieniłem, można strzelać, tak. Można użyć noża, można trucizną. Jakkolwiek ludzie posługują się różnymi metodami, żeby odebrać komuś życie. Aż tu Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam. No, ale Jezus właściwie odmienia prawo inaczej i mówi, że jakoś część prawa musi być przyszczepiona nam w zasadzie. Czyli ma pochodzić nie z zewnątrz, tylko wewnątrz. Czyli nawet kiedy się gniewamy na brata. My wiemy, kiedy sytuacje rozgrywają się w ten sposób, że jakiś konflikt
I dwóch ludzi zaczynają jeden drugiego wyzywać i w ten sposób rozwija się. I tak często scenariusz powtarza się często. I jest później ofiara i jest zabójca. No tylko najczęściej myślimy inaczej, zobaczcie, mówimy, no pokłócili się. Nikt no nie właśnie. Mówi, że nastąpiło morderstwo. I rzeczywiście tak. W potocznie tego tak nie nazywamy, ale Pan Jezus tłumaczy nam, zobaczcie, co oznacza ta wyższa sprawiedliwość niż faryzeuszy i uczonych w piśmie. Nie mówimy o czymś zewnętrznym, ale mówimy o intencjach, mówimy o myślach, mówimy o słowach, które rzeczywiście potrafią ranić. I dopóki sami nie zostaniemy słowami zranieni, to możemy tak tego nie odbierać. Ale rzeczywiście można człowieka przetrącić na całe życie. I Pan Jezus mówi, uważajcie na to, ponieważ ten, który nadawał prawo na górze Synaj, mówiąc nie będziesz zabijał, czy nie będziesz mordował, tak naprawdę w domyśle myślał o tym, że można to robić na wiele, można powiedzieć, takich delikatnych sposobów. Nie ma delikatnych sposobów. Zło to jest zło. Bardzo proszę. No właśnie, Jezus sięga do intencji, bo żeby ten czyn zaistniał, to gdzieś musi się zrodzić coś w głębi człowieka, w jego sercu. Ale jeszcze jakby bardziej to rozszerza. Mówi o tym, że jeżeli chcesz składać przed Bogiem jakiś dar, a przypomnisz sobie, że coś twój brat ma przeciwko tobie, to masz zostawić ten dar i masz iść i pojednać się. To nie tylko jakieś intencje, ale jeszcze kwestia tego, że masz zrobić wszystko, co do ciebie należy, co jest tylko możliwe, aby było wszystko w porządku, aby pojednać się z tym, który ma coś przeciwko tobie. Nie wiadomo nawet z jakich przyczyn, czy to są jego jakieś tam myśli, ale ty masz zrobić wszystko, aby było dobrze. Ty masz być czysty w tych najgłębszych intencjach. Tak, czyli zobaczcie na taką myśl, że Jezus być może zmienił, może usunął prawo. Właściwie dostajemy informację wręcz przeciwnie. Pan Jezus bardzo podniósł poprzeczkę. Właściwie nie podniósł jej. On pokazał, jak ona naprawdę powinna być umiejscowiona. Posłużył się też innym przykazaniem. Znane wszystkim chrześcijanom. Nie będziesz cudzołożył. Tak czytamy w dekalogu. A ja wam powiadam, mówi Jezus. I co nam powiada? Tak, tutaj jest też taki tekst z Ewangelii, z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 28 wiersz. I tu jest właśnie odpowiedź na to, co już zacząłeś. Dalej ten tekst można tak przeczytać. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. W starożytności zarówno Grecy, jak i Żydzi zwracali uwagę często na serce i na oczy, a nawet na rękę. Powiedzieli, że ręka, oczy, serce to są sprzymierzeńcami do popełniania grzechów, cudzołóstwa. No ale wracając do tych rzeczy, o których mówimy, to do prawa, no to rzeczywiście to jest bardzo istotne, bo skoro Żydzi mogli, mieli też takie prawa spisane, gdzie mogli nadawać rozwody, prawda, za źle ugotowaną zupę, prawda, żony. Inni mówili, że tylko cudzołóstwo decyduje o tym, prawda, że rozwód może być skonsumowany. No to tutaj Jezus, gdy przyszedł z tymi wszystkimi prawdami od wieków praktykowany przez ludzi wierzących, naprawdę wierzących, no to tam była konsternacja. Jezus naraził się w ogóle wszystkim tym, którzy byli innego zdania. I tutaj trafiamy rzeczywiście na bardzo ważną rzecz, no bo mówimy o tamtych czasach, no a co współcześnie? Jak ważne jest dopuszczanie się takiego grzechu. To nie chodzi o cudzołóstwo, tak jak dzisiaj możemy powiedzieć, świat jest pełny tego. No ale widzimy, że nawet w myślach dopuszczanie czegoś takiego, pielęgnowanie czegoś takiego jest już cudzołóstwem. Zobaczcie, żeby popełnić coś złego, to tak naprawdę trzeba dać temu przyzwolenie. I tak naprawdę zaczyna się to wszystko od umysłu. Kiedy Pan Jezus mówi o tej wysokiej sprawiedliwości, to tak naprawdę mówi o tym, co jest w nas.
w intencjach. Jeżeli w umyśle nie dopuszczamy pewnych rzeczy, to jest duże prawdopodobieństwo, że do tego nie dojdzie. Natomiast jeżeli pewna myśl dojrzewa, a ja jeszcze się powstrzymuję, to już jestem blisko. Jeszcze tylko nie zrobiłem, ale tak naprawdę w myślach już jestem brudny. Już jestem gdzieś tam zaangażowany. Już zdradzam, już cudzołożę. Bóg mówi, uważaj. To nie chodzi tylko o wysoką poprzeczkę, ale chodzi o to, że Chrystus chce nam pomóc zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy słabymi ludźmi. Teraz nie chcę tej myśli rozwijać, ale my naprawdę potrzebujemy niesamowicie Bożej pomocy, żeby tym wymogom sprostać, bo to nie jest z nas. No, ale żeby pokazać dramatyzm tych wyborów, Pan Jezus używa właśnie porównań, w których występuje właśnie to oko, ręka. Kiedy Pan Jezus mówi, jeżeli macie zgorszyć twoje oko, to co masz zrobić? Wyłupić je. Coś dramatycznego. Dramatycznego. Tak? A jeżeli ręka przyprowadzi się do grzechu, to co masz zrobić? Odciąć ją. Widzieliście chrześcijan, czy ludzi tamtych czasów z amputowanymi rękami, ślepych? No jakoś nie. Ale w krajach skandynawskich był taki czas, kiedy złodziejom obcinano dłonie, to nie? Im odcinano. Tak. Natomiast tutaj mówi, odetnij ją, ty. Sam odetnij. A to jest coś zupełnie innego. To jest coś zupełnie innego. I oczywiście nie chodzi o dosłowność tej sytuacji, ale patrzymy na to jako na pewno taką figurę literacką. To się nazywa hiperbolą, taka przesadnia, żeby pokazać, że tak naprawdę kwestia grzechu to nie jest sprawa błaha. Że w życiu tak naprawdę możemy zrezygnować z rzeczy, które no, mogą wydawać mi się nawet dobre, ale w imię tego, żeby być wiernym Panu Bogu, odrzuć to. Zobaczcie, czasami rezygnujemy z pewnego towarzystwa, bo ono mnie prowadzi do zła. Ktoś inny może powiedzieć, ale ja się zakochałem. Ktoś z boku mówi, ale to jest kobieta zamężna, to jest kobieta, która już ma swojego męża, ale ja się zakochałem. Zostaw to. To nie jest dla ciebie. To są takie proste rady, które z tego wynikają. Ktoś powie, ale ja się zakochałem, mnie serce boli, ja bym chciał... Spokojnie. Czas uleczy to wszystko. Po prostu poszedłeś złą drogą. I Chrystus mówi, naprawdę, trzeba czasami ponieść ofiary, żeby być wiernym Panu Bogu. Nie wiem, czy czasami miłość nie jest w ten sposób źle interpretowana. Prawda? Bo jeśli ktoś się zakochał w kimś, w kim się nie powinien zakochać, w osobie, która już należy albo jest częścią innej osoby, no to pytam się o właściwy cel tej miłości, albo jaka to jest miłość, prawda? Ja bym chciał zwrócić na problem, jaki ogólnie z tego wynika. Kiedy się małżeństwa rozpadają, widzimy, że straszne statystyki na ten temat. Nie trzeba jakoś aż tak nawet wgłębiać się w Ewangelię, żeby zrozumieć, jakie skutki tego wszystkiego, o czym mówi Jezus. Czyli widzimy, jak społeczeństwo się łatwo ludzi przyjmują decyzję, że mąż opuszcza żonę, albo żona opuszcza męża, idzie do innego, ale we wszystkim tym nie tylko są zamieszane żona i mąż. Często są zamieszane dzieci, rodzice, dziadkowie. I tak naprawdę to nie tylko tak, że moja decyzja i ja to robię, bo wszyscy później cierpią z tego powodu. Wszyscy są zamieszani. Tym bardziej tutaj Jezus to podkreśla, że ty możesz cierpieć, tak? Jak widzimy skutki grzechu, chociażby tutaj, w tej mierze, jak dotykają szerokiego kręgu osób. A Jezus proponuje coś prostszego. Niech to ciebie dotknie tylko, tak. A nie wszystkich wokoło. Jeżeli mają być dla ciebie wyrzeczenia czegoś, co dla ciebie wydaje się przyjemne i niezbędne, niech to będzie tylko wyrzeczenie dla ciebie. Zrób coś z tym, uporządkuj życie. Ale jeżeli mogę, słuchajcie, bo myślę, że pójdziemy dalej w naszym rozważaniu. Pan Jezus używa tutaj bardzo takich mocnych przykładów, ale w życiu to się sprowadza do często prostych zasad. Jest taka na przykład zasada, o której kiedyś słyszałem i jakoś tak myślę, że łatwo się ją identyfikować. Ta zasada zawiera się w kilku słowach. Unikaj drugiego spojrzenia. Mówimy o relacjach między kobietą a mężczyzną.
Oczywiście, jeżeli jest panna i kawaler, to często drugie spojrzenie jest potrzebne, żeby być może kiedyś stać się małżeństwem. Ale jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy jest mężczyzna i kobieta już w związkach, to jest normalne, że na siebie patrzymy. To jest normalne, że patrzymy na kobietę i mówimy, jest atrakcyjna. No jeżeli jest, to tylko to jest prawda. Tylko czasami drugie, trzecie spojrzenie powoduje, że człowiek się angażuje. A więc jeżeli zauważasz, że to idzie nie w tę stronę, co unikaj tego drugiego spojrzenia. To nie jest wysoka cena. To jest sposób na to, żeby zachować się przyzwoicie, ale też sposób na to, żeby po prostu być wiernym Bożym wymaganiom. To jest możliwe. Także to nie trzeba specjalnie wielkich zabiegów, tylko czasami człowiek się pakuje w pułapki, w których mówi, nie mam wyjścia. Czasami wyjście jest trudne później. Łatwiej jest po prostu od początku jakby pewne rzeczy próbować z Bożą pomocą kontrolować. Jedno ale idziemy zdanie, dalej. Jedno zdanie tylko może tak. Do tego jeszcze. Taką puentę apostoł Paweł w liście do Rzymian, 7 rozdział, 24 wiersz, powiedział, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. I to chyba jest sedno całej sprawy, żeby wyjść z tego, jeśli ktoś nie potrafi o własnych siłach, bo rzeczywiście pokusa może być silna, czy zrozumienie danej sprawy indywidualne powiedzmy, ale jeśli jest to osoba wierząca, to zawsze otrzyma pomoc ze strony Boga w tej kwestii. Jeżeli w kierunku Boga się kieruje, a nie roznieca pożądliwość, która w niej rośnie, prawda? Słuchajcie, Pan Jezus komentuje też różne inne ciekawe myśli ze Słowa Bożego i jest powiedziane, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich, a ja wam powiadam, abyście... W ogóle nie przysięgał. No właśnie. Jaki był problem z przysięgami, które Pan Jezus teraz omawia? O czym tak naprawdę była tam mowa? No, znowu kieruje, adresuje, prawda, te słowa do Żydów, a w zasadzie do tych, którzy nauczali. No bo jak można komentować Pismo Święte na różne sposoby, żeby potem mieć całą bibliotekę tych wszystkich komentarzy? Miszna, Talmud, jeden, drugi, jeden Talmud, 12 tomów, drugi Talmud, 20, 26 tomów. No co można pisać, żeby wyjaśniać na temat tej księgi świętej, prawda? Żeby ją wyjaśniać, skoro ona sama się wyjaśnia. Jeśli Jezus mówi tak, no to rób tak, prawda? Natomiast tutaj właśnie są te wszelkie wyjaśnienia. No i Chrystus stoi przed tymi ludźmi, no i mówi, jak to jest w tej kwestii. A więc jeśli oni przysięgali, to rzeczywiście tam przysięgi nie można było składać i u Żydów. No ale jeśli ktoś chciał przysięgę złożyć na przykład w stosunku do pokonania wroga, okupanta, no to już można było. I posegregowali sobie pewne rzeczy. Tu wolno przysięgać, tam nie wolno przysięgać. No ale jak ludzie coś takiego dostaną, no to już wtedy zaczynają też po swojemu pewne rzeczy interpretować. No i widać tutaj ten sposób niewłaściwego postępowania. Więc Chrystus mówi, że jeśli mamy nie... I wyraźnie mówi, na co mamy nie przysięgać, prawda? Ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Chodziło o zwycięstwo w jakiejkolwiek sprawie, żeby pokonać wrogów, no to przysięgali i na niebo, i na Jerozolimę, i na świątynię, prawda? No i wtedy łatwiej było ludzi zgromadzić do jakichś tam przedsięwzięć, które oczywiście przywódcy starali się wykonać. No to tak jakby, wiecie, dzisiaj nas to specjalnie nie musiało niepokoić, prawda? Bo to już jest taka rzeczywistość, w której my się nie odnajdziemy. Czy dla nas taka jakaś lekcja z tego wynika? O co tak naprawdę chodzi uniwersalnie z tej rady Pana Jezusa? Ten fragment wypowiedzi Pana Jezusa kończy się takimi słowami. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Po prostu kierować się taką prostolinijnością w życiu, prostymi zasadami. Mamy w Nowym Testamencie przykład Ananiasza i Safiry, którzy w dobrej intencji ślubowali coś Bogu, ale taka jest ludzka natura, że czasami człowiek coś przyrzeka, coś ślubuje, a później jakby trudno dotrzymać tego. I chodzi chyba tutaj o taką rozwagę, a jeżeli już jakieś obietnice składam, to żeby naprawdę pilnować się i dotrzymać tych obietnic, żeby być konsekwentnym. A jeżeli
Wiem, że mam z tym problem, to lepiej w ogóle nie składać obietnic, przysiąg. To jest piękne, zobaczcie. Wartość słowa. Niech to, co mówisz, ma wartość, ma znaczenie. Nie używaj słów tak bez potrzeby. Nie obiecuj, kiedy nawet o tym nie myślisz specjalnie poważnie. Poważnie traktuj słowa. Zresztą kiedyś, wiecie, czytamy o tym w Słowie Bożym, Pan Bóg powiedział, żebyśmy nie przysięgali pochopnie, bo ja jestem w niebie, a wy jesteście na ziemi. To jest duża różnica. Bóg, kiedy mówi, to jego słowa się spełniają, bo Bóg wie, co mówi i jest w stanie je spełnić. A my czasami mówimy, bo mówimy. Chrystus nas przed tym przestrzega. Naprawdę bądźmy ostrożni w używaniu słów. Widocznie wtedy ludzie tego nadużywali. Łatwo wezwać, wiecie, w imię Boga, prawda? Zachęcać do czego, apelować, próbować nawet może manipulować ludźmi, tylko po to, żeby osiągnąć swój cel. Nie wolno. Słowo ma być czymś ważnym, świętym. Po prostu mówię, to znaczy, że jestem do tego naprawdę w pełni przekonany i że stawiam sprawę uczciwie. Wydaje mi się, że bardzo dobry przykład będzie ze sfery polityki. Politycy, kiedy mają wybory, bardzo dużo obiecają. Mają programy polityczne i wszyscy mogą przeczytać właściwie, co się zmieni w państwie po tym, jak pewna grupa osób przyjdzie do władzy. No i oczywiście tak często, w większości wypadkach, bym powiedział 99 przypadków takich, procent przypadków, to tak się nie spełnia. Więc nie lubimy być oszukiwani przez kogoś. Ktoś nam obieca coś i nie dotrzymuje się. Więc Bóg też w pewien sposób nas przywołuje do tego, żeby jak obiecujemy, to trzymamy się tego, a nie po prostu jakoś wodzimy za nosa kogoś i nic nie robimy z tego. Robimy jakoś zabawę z tego, czy robimy po prostu na zapleczu tego swoje jakieś sprawy. Dziękuję, zobaczcie. Czyli ta prawdziwa sprawiedliwość, lepsza niż sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w piśmie, obejmuje także i to, jak mówimy. Nie chodzi tylko o sposób wypowiadania się, ale o samą treść, którą albo traktujemy, znaczy nie, w przypadku tej prawdziwej sprawiedliwości traktujemy ją poważnie. Mamy inne jeszcze słowa, które pokazują nam, co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym. Kiedy Pan Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. No wiemy, było takie prawo w Starym Testamencie. To był sposób na to, żeby w tych trudnych czasach nie tyle wzmóc, wiecie, chęć odwetu i zemsty, ale żeby raczej ludzi chłodzić i powstrzymywać przed takimi reakcjami, które by po prostu mogły komuś zaszkodzić, bo to samo mogę otrzymać i ja. Ale Pan Jezus już w dobie chrześcijaństwa mówi, ja wam powiadam coś więcej. Czy wiadomo, że jak człowiek zrobił coś złego, to kara mu się należy i Pan Jezus tak tego nie kwestionuje, ale mówi, a ja wam powiadam coś więcej, to co się nazywa tą prawdziwą sprawiedliwością od Boga, to co rzeczywiście Chrystus chce, żebyśmy robili, w jaki sposób się wyraża? Bardzo ciekawe to jest to, że często traktują to prawo, oko za oko, ząb za ząb, jako w Nowym Testamencie, jako takie trochę nie do końca sprawiedliwe. Powiedział, no, że w Starym Testamencie było to, a w Nowym Testamencie coś innego. Ale wydaje mi się, że Pan Jezus tutaj akcentuje uwagę i wzmacnia to prawo, bo to jest sprawiedliwie, kiedy my odebraliśmy komuś coś i od nas zabierają coś to samo, równowartościowe albo równoznaczne. Ale myślę, że każdy, kto staje na koleje uczniostwa i chce podążać za Jezusem, to intencje prawa muszą się stać własnymi intencjami ucznia Jezusowego. I tutaj on, można powiedzieć, mówi albo chce, żeby konsekwencje pewnych czynów stały się rzeczywistością. Ale czego konkretnie Pan Jezus naucza, słuchajcie? Bo mówimy o tym, że coś ma być, coś lepszego,
A co to jest to lepsze? Jakimi przykładami Pan Jezus się posłuży, żeby pokazać, że może być coś więcej niż tylko oko za oko, ząb za ząb? Miłość do bliźniego. Mówi o tym, żeby nie oddawać w ten sam sposób, ale raczej, jeżeli ktoś ma jakieś wymagania do ciebie, to przystań na to. Mówi, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I tak jak była zasada odpłacania, żeby utrzymać pewne rzeczy w ryzach, tak tutaj Jezus mówi o takiej pewnej postawie Jego naśladowców, Jego uczniów, która ma wyrażać się czymś innym. Jak masz traktować ludzi? Tych, którzy próbują w jakiś sposób zdobyć nad tobą przewagę. Oczywiście można się wdać właśnie w taki rytm, że będziemy sobie odpłacać. A Jezus mówi, zostaw to. Przystań, jeżeli ktoś chce od ciebie, żebyś mógł znaleźć sam równowagę w swoim życiu. I dalej, jaka z tego nauka płynie. Mówi, nawet masz miłować nieprzyjaciół, co było nie do pomyślenia, tak? Miłować tych, którzy mi sprzyjają, miłować przyjaciół to jak najbardziej. Ale mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał nienawiść nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czyli zwraca uwagę na intencje. Co ma być w moim sercu? Co ma z tego serca wynikać? Jak mam podchodzić do tego prawa, żeby ta sprawiedliwość była większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie? To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite, co czytamy. No bo jeżeli mówimy o tym, żeby niekoniecznie walczyć wtedy, kiedy nawet wiem, że jestem krzywdzony. Chociaż, wiecie, też trzeba tutaj pewnej równowagi, bo chrześcijanie to nie są takie ofiary losu. My mamy prawo do korzystania z prawa, które jest w danym państwie. I przykłady Nowego Testamentu, chociażby w osobie Pawła, pokazują, że kiedy mógł, to korzystał z tego prawa, żeby go ludzie rzeczywiście nie bili, albo nawet żeby go nie zabili, bo takie ryzyko było. Z tym, że były takie sytuacje też, kiedy przyjął to, co było nieuchronne, spokojem, nie odgrażając się, umarł jako męczennik, święty człowiek. Natomiast zobaczcie, to, co czytamy tutaj o tej miłości do nieprzyjaciół. Wiecie, ja kiedy czytam te słowa, to zawsze myślę sobie, jaki malutki jestem. Czy ktoś ma z was dobre samopoczucie? No raczej jesteśmy świadomi tego, że to jest chyba naprawdę bardzo wysokie oczekiwanie Pana Jezusa. Tutaj możemy powiedzieć o czymś naprawdę bardzo istotnym, no bo w końcu to, o czym mówimy, adresujemy do ludzi, którzy mogą tego słuchać. A świat naprawdę ma wiele problemów. Być może my też przechodzimy jakieś problemy. Wyobrażam sobie Żydów w tamtym czasie. Kiedy widzieli, jak Rzymianie tak czy inaczej postępowali i aż gotowali się do tego, żeby im oddać, prawda? Tu Jezus wychodzi i mówi, jak należy postępować. Albo wyobrażam sobie, gdy żołnierz rzymski podszedł do Żyda i mówi, hej Żydzie, weź to. Ten ciężar, który on tam niósł, prawda, z ekwipunkiem jego. No i ten Żyd musi to wziąć i iść ileś tam, prawda, kilometrów. No i Jezus to też mówi. Jeśli ci ktoś, jeśli chcesz, albo jeśli będzie cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nimi dwie. To jest fajne podejście. Poddaj się po prostu temu wszystkiemu. I tu nie wiemy, dlaczego tak jest. Ale to jest też proces bardzo dobry, bo w pewnym sensie wychowawczy proces następuje. Ale zadam inne pytanie. Nawiązuję do tego, co mówiłem. Jak kochać nieprzyjaciół? Nie mówię, że ja jestem nieprzyjacielem kogoś, bo to jest z perspektywy Chrystusa fatalne, nie do przyjęcia. Natomiast mam wroga. Jak go kochać? Znaczy co, on mi robi krzywdę, a ja się do niego tulę, mówię, kocham cię? No wiecie, no... No ale jak to wygląda, słuchajcie, no bo... Łatwo powiedzieć. O co chodzi w praktyce? Wydaje mi się,
że nasze życie właściwie pewne takich przykładów. Przynajmniej oglądałem w niedawnym czasie taki film, kiedy w jednej z amerykańskich szkół było pokazane, jak jedna grupa imigrantów była po prostu wroga nastawiona do drugiej grupy, czyli czarni przeciwko takim grupie z Łacińskiej Ameryki, tamci przeciwko afrykańskiej grupie, tamci przeciwko białych i taka mieszanina, wrogość, dopóki nie weszła jedna nauczycielka i nie przyjawiła taką miłość do tych ludzi, czyli rozerwała ten krąg nienawiści. Bo ty mi coś robisz złego i ja tobie staram się złego zrobić. Jezus, wydaje mi się, że mówi o tym, żeby rozerwać jakąś nienawiść między nami i oddać miłością, oddać dobrem. Myślę, że nie mówi o tym, że muszę cię rzucić się na twoją szyję, uściskać cię i coś zrobić dobrego po prostu. Oddawać dobrem. Przecież jest mnóstwo sposobów właściwie na to, żeby coś zrobić dobrego swojemu bliźniemu. I takim przykładem posługuje się Pan Jezus, kiedy mówi: słońce świeci na dobrych i na złych. No tak reaguje Pan Bóg. Deszcz pada na pola tych, którzy są sprawiedliwi, dla tych, którzy bezbożni. To jest właśnie ta miłość, prawda, która polega na tym, że bez względu na sytuację, w jakiej się jest, to jednak dobro drugiego człowieka dla mnie jest ważne. Ja nie walczę, ja nie zwalczam tym bardziej, tylko staram się naprawdę ludzi rozumieć, szanować. Ale to, co w naszym rozważaniu jest ważne, to jak to jest w ogóle możliwe. Wiecie, gdzieś tam pod koniec tych naszych dociekań w tygodniu padały takie myśli, że wszystko tak naprawdę opiera się na miłości. No bo zobacz, jeżeli mówimy chociażby o tym przykazaniu nie cudzołóż, prawda, że myślą i tak, jak można być wiernym swojej żonie? No kochając ją, to proste jest. Jak kochasz swoją żonę, to jesteś jej wierny. Jak możesz miłować nieprzyjaciół? Jak kochasz Boga i modlisz się o innych ludzi, kochasz bliźnich, to stać cię na gesty, które nie przychodzą na myśl innym. Jeżeli kochasz ludzi, dbasz o ich przyszłość, o ich wieczność wręcz, no to jak będziesz ich okłamywał, będziesz im fałszywe jakieś obietnice składał? Byśmy mogli wymieniać i wymieniać przykłady, w których to prawdziwe uczucie od Boga, ta prawdziwa miłość może rzeczywiście człowieka postawić na torach, które w ostatecznym rozrachunku sprawiają, że nasza sprawiedliwość, sprawiedliwość nasza, to też dobre słowo, ta Boża sprawiedliwość, którą On nam daje, jest większa niż tych, którzy wtedy uchodzili za najświętszych. Tu Jezus ma uczynić coś w naszym życiu. Także moi drodzy, dziękuję wam za rozmowę, za te wszystkie uwagi. Myślę, że w kazaniu na górze nie wypowiedzieliśmy wszystkiego. To jest naprawdę temat, który się chyba nie kończy. Jest tam ogrom treści. Ale na to mamy życie. A najważniejsze na praktykowanie tych dobrych zasad, które sprawią, że drugi człowiek będzie dla nas kimś ważnym, a Bóg wyjątkowy. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Nas wszystkich zapraszam na kolejne rozważanie, które będzie już w przyszłym tygodniu, a zatytułowane będzie Jezus Chrystus i Szabat. Także zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że będzie to taki dobry czas, który razem już w towarzystwie może innych osób, ale będziemy mogli spędzić. Kończymy nasze spotkanie oczywiście modlitwą. Także jeżeli mógłbym Ciebie, Mieczysławie, prosić. Wszechmogący i dobry Ojcze, Boże, wszystkich ludzi, dziękujemy Tobie za słowa nauki Twojej, za przesłanie, jakie wydobywa się z Ewangelii Twojej. Dziękujemy, że te słowa powodują, iż możemy wejrzeć w siebie. Możemy jeszcze raz przeanalizować swoje życie. I że każdy ma tą możliwość. Dziękujemy Tobie, że mamy Słowo Twoje. I możemy skupiać na nim wszystkie swoje myśli. Błogosław nas i błogosław słuchaczy, widzów. Aby dzieła Twoje były nie tylko znane z wiedzy,
ale przede wszystkim, aby były praktykowane. Dziękujemy za Pana Jezusa. W imieniu Jego prosimy, przyjmij Boże tą modlitwę. Amen. 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 Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i no, niech nas Bóg prowadzi, byśmy potrafili te dobre rzeczy, o których tyle tu jest powiedziane, wprowadzać w życie, bo przecież o to chodzi.